Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pomóc mi się w intencji naszych rozważań rekolekcyjnych w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po Twoją bronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, a do wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Święty Józefie, módl się za nam. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Deus qui quota fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis nobem spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Homilii wygłoszonej wczoraj, 19 marca, na placu Świętego Piotra w Watykanie, podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat, ojciec święty Franciszek powiedział: nigdy nie zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba i że także papież, by wypełniać władzę, musi coraz bardziej wchodzić w tę posługę, która ma swój świetlisty szczyt na krzyżu. Musi spoglądać na pokorną, konkretną, pełną wiary posługę świętego Józefa i tak jak on otwierać ramiona, aby strzec całego ludu Bożego i przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych, których święty Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z miłości, głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, więzieni. Tylko ten, kto służy z miłością, potrafi strzec. W Ewangelii według świętego Mateusza w 25 rozdziale czytamy: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawił po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłyszeliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pan Jezus mówi, że będziemy sądzeni z miłości. Jesteśmy mierzeni miarą miłości miłosiernej przez Boga. Bóg wydobył nas do istnienia mocą swojej miłości, swoim miłosierdziem nas ogarnia i oczekuje od nas przyjęcia miłosierdzia i dzielenia się nim.
oczekuje miłości miłosiernej, która jest odpowiedzią na jego miłosierną miłość. Czyli miarą, według której będziemy sądzeni, jest nie tylko wielkość naszych dokonań, a z drugiej strony wymiar naszych grzechów, ale również i przede wszystkim dobro, które pełnimy wobec ludzi, bądź zaniechanie tego dobra. W scenie sądu ostatecznego Pan Jezus utożsamia się z ludźmi, którym świadczymy pomoc, albo których mijamy obojętnie, nie czyniąc dobra, które moglibyśmy uczynić. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, byłem nagi, byłem chory, byłem w więzieniu, mówi Pan Jezus. I wzywa do przygotowania się na ten sąd ostateczny przez rozpoznanie głodu, pragnienia, bezdomności, nagości, choroby, uwięzienia w ludziach, których spotykamy na naszej drodze. Gdy mamy wyobraźnię miłosierdzia, wrażliwość miłosierdzia, wówczas nie przechodzimy obojętnie wobec głodu ciała i głodu duszy. Są ludzie głodni, głodujący, umierający z głodu. Są w Polsce głodujący dzieci, głodujący młodzi ludzie, bezrobotni, bezdomni. Ale oprócz głodu fizycznego, głodu ciała, jest głód duszy. O ile głód ciała może być zaspokojony przez pokarm, czy to zapracowany, czy otrzymany, o tyle głód duszy może być zaspokojony przez ten pokarm, który jest prawda. Bo jak mówi Księga Powtórzonego Prawa i mówi Jezus, nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli duchowo nas syci pokarm prawdy, pokarm Słowa Bożego. Cieleśnie nas syci chleb, który jest symbolem pożywienia, jakie potrzebujemy po to, aby żyć. Podobnie jest pragnienie ust, ale jest też pragnienie serca. Jest pragnienie pociechy, dobroci, współczucia, miłości. Jest bezdomność fizyczna, gdy kto nie ma gdzie mieszkać. Są liczni bezdomni. Są noclegownie, są środki dla bezdomnych, ale niektórzy nocują gdzieś w kanałach, w piwnicach, jeżeli mogą dostać się do jakiegoś domu. Ale jest też bezdomność duchowa. Domem dla człowieka jest wspólnota. Jest kultura. Jest religia, wiara, kościół, parafia, rodzina. Jeżeli ktoś pozbawiony jest domu rodzinnego, choćby miał gdzie mieszkać, jeżeli kto jest w sensie kulturowym, duchowym wykorzeniony, doświadcza bezdomności duchowej, równie bolesnej, chociaż innej, od bezdomności fizycznej, gdy ktoś nie ma dokąd pójść, nie ma gdzie się
podzieć. Zresztą oba rodzaje bezdomności niekiedy występują łącznie. Rozkład wspólnoty, brak oparcia we wspólnocie, czy to rodzinnej, czy szerszej, ojczystej, narodowej, sprawia, że człowiek się tuła, nawet jeżeli ma gdzie przenocować, ma gdzie chwilowo zamieszkać, nie jest związany z miejscem, z ziemią, z krajem, w sensie materialnym, jeżeli nie jest związany ze wspólnotą. Czyli dać jeść głodnemu, a w jego osobie Chrystusowi, to nie tylko dać pokarm, tego symbolem jest chleb, ale również dać pokarm, którym jest Słowo Boże, prawda. Napoić spragnionego, a w jego osobie Jezusa Chrystusa, to nie tylko dać kubek wody, kto bodaj kubek wody da w imię Jezusa spragnionemu, otrzyma swoją nagrodę, ale również dać przyjaźń, dać współczucie, dać dobroć, dać życzliwość. Podobnie przyjąć przybysza, to nie tylko ugościć w sensie fizycznym, ale również dać oparcie we wspólnocie i dać duchowe oparcie, które najpełniej osiągamy, uczestnicząc w wierze, kulturze i tych wspólnotach, które w oparciu o wiarę, kulturę, tradycje budują się. Następnie mówi Pan Jezus, byłem nagi. Jest nagość fizyczna, gdy kto nie ma odzieży, ale jest również nagość duchowa, moralna. Jest poczucie wstydu, poczucie upokorzenia związane z doświadczeniem pogardy, szyderstwa, wyśmiania, poniżenia, obnażenia w sensie nie tylko fizycznym, ale również społecznym, moralnym, duchowym. Dlatego przychodzi się to nie tylko pomóc przez dar odzieży, ale również przez przyodzianie duchowe. Każdy ma prawo do dobrej opinii, do pewnej tajemnicy, dyskrecji, gdy ujawnia się czyjeś błędy i słabości, zwłaszcza zamiarem poniżenia kogoś, w pewnym sensie człowieka się odziera z tej szaty, którą jest honor, godność, szacunek ze strony innych. Są błędy, które powinny być ujawnione dla i dobra osoby, która grzeszy. Jednym z uczynków miłosiernych jest przecież upominanie błądzących. Najpierw cztery oczy, a jeżeli trzeba, także wobec świadków. Ale są też takie grzechy, które wyjawią się w konfesjonale, ale nie mówi się o nich publicznie. Byłem chory, mówi Pan Jezus, czyli utożsamia się z chorymi, cierpiącymi, zranionymi, skrzywdzonymi na wiele sposobów i fizycznie, i duchowo. I tutaj oczekuje od nas odwiedzin, odwiedzić
chorego. Uleczenie chorego, uzdrowienie chorego często przekracza nasze możliwości. Natomiast być z chorym, nie zrywać wspólnoty z chorym, skrzywdzonym, zepchniętym gdzieś na margines czy dno życia społecznego, wykluczonym na różne sposoby, oszukanym, zdradzonym, wyśmianym. Przyjść do takiego człowieka i potwierdzić gotowość wspólnoty. A gdy są możliwości uleczenia chorego, współdziałać z tymi, którzy leczą, czy to fizycznie, czy duchowo. I samemu korzystać z tych zdolności, jakie Bóg nam dał, odwołując się w przypadkach, z którymi się spotykamy, zwłaszcza trudnych, do miłości miłosiernej Boga, który, jeżeli chce, mocen jest uczynić cud uzdrowienia. I mówi Jezus, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie znowu. Nie tyle wyzwoliliście mnie, wypuściliście mnie z więzienia, ale przyszliście do mnie, czyli potwierdziliście wspólnotę, pokonaliście barierę samotności. Czy to fizycznej, gdy ktoś jest za murami, za kratami zamknięty, czy to duchowej, gdy ktoś jest w jakimś sensie wykluczony, niesprawiedliwie wykluczony ze społeczności, a nawet i sprawiedliwie ukarany za swoje błędy, pewną formą wykluczenia, można tę samotność człowieka uwięzionego, czy to w sensie fizycznym, czy moralnym, czy duchowym, pokonywać idąc, przychodząc do więźnia. Sam Pan Jezus doświadczył głodu, choćby wtedy, gdy pościł przed swoją działalnością publiczną, doświadczył pragnienia, gdy na krzyżu wypowiedział słowo pragnę, dał świadectwo i pragnieniu ust, i pragnieniu serca. I Pan Jezus był przybyszem i urodził się w grocie pasterskiej i musiał wraz z Maryją i świętym Józefem odbyć trudną, daleką podróż do Egiptu. I powiedział sobie, lisy mają nory, ptaki powietrzne, gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. I wreszcie został przez wielu ludzi odtrącony i skazany na śmierć, która oznaczała i fizyczną, straszliwą drękę, i duchowe, moralne wykluczenie. Obnażony szat przed ukrzyżowaniem. Na wiele sposobów zraniony. Uwięziony w czasie swojego procesu po pojmaniu. Czyli tego wszystkiego Jezus doświadczył i jest z tymi, którzy podobnie jak On w jakiejś mierze cierpią i wobec tych cierpień nie możemy być obojętni, a szczególnym tutaj wezwaniem są słowa, które Ojciec Święty Franciszek powiedział na początku swojego pontyfikatu, czyli wskazał kierunek, idzie do ubogich i nas wzywa, abyśmy obok biednych, ubogich, skrzywdzonych nie przechodzili obojętnie. Cała zresztą wcześniejsza jego posługa w Buenos Aires była pełna troski, współczucia i świadczenia różnych form pomocy
potwierdzania wspólnoty z ubogimi, wśród których mieszkał, sam prowadził życie ubogie. I nie tylko słowem, ale czynem i przykładem wypowiedział swoją solidarność z ubogimi, a teraz w imię miłosierdzia do tej wspólnoty z ubogimi nas wszystkich wzywa. Każdy zresztą w sobie również może rozpoznać i głód, i pragnienie, i pewną formę samotności, czy bezdomności, nagości, choroby, uwięzienia. Pomocą jest łaska Boża, która nas leczy i wyzwala, ale potrzebni są ludzie. Bóg chce widzieć w nas pomocników w swoim dziele miłosierdzia, dziele budowania wspólnoty. Bo wymiarem obrazu Bożego w każdym z nas jest zdolność do tworzenia wspólnoty miłości, współczucia, miłosierdzia, poczynając od najbliższych, od rodziny. Małżeństwo jest tą pierwszą wspólnotą, do której powołuje Bóg już naszych prarodziców Adama i Ewę. Następnie rodzicielstwo jako owoc małżeństwa, rodzina. Następnie wspólnota przymierza, wspólnota bożoludzka, nie tylko międzyludzka, wspólnota narodu, narodu wybranego, narodów, które Bóg powołuje do tego, aby we wspólnocie nowego przymierza uczestniczyły. I tę wspólnotę i w duchu sprawiedliwości, i w duchu miłości miłosiernej możemy budować jej wartość, jej istnienie, potwierdzać w niej, uczestniczyć. I szczególnym wezwaniem teraz, które kieruje do nas Ojciec Święty Franciszek, jest pokonanie samotności, obcości, pogardy, nienawiści. Po to, aby w każdym człowieku zobaczyć brata lub siostrę, a to braterstwo, do którego wzywa nas Chrystus, jest możliwe dzięki temu, że mamy ojca i mamy matkę, tak jak w rodzinie. Bracia i siostry tworzą wspólnotę rodzeństwa dzięki temu, że mają ojca i matkę. Tak w wielkiej rodzinie Kościoła, rodzinie rodzin, rodzinie narodów tworzymy wspólnotę wtedy, gdy w duchu wiary wyznajemy, iż Bóg jest naszym ojcem, Najświętsza Maria Panna jest naszą matką, Chrystus jest naszym bratem, przyjacielem, mistrzem, królem. Czyli pokonanie tych wszystkich zranień, krzywd, głodów nie może się dokonać za pomocą utopijnych haseł. Wszyscy ludzie są braćmi, ale gdzie ojciec, gdzie matka? Wszyscy ludzie są równi, no ale prędko się okazuje, że niektórzy są, jak powiada George Orwell w Folwarku zwierzęcym, równiejsi od innych. Utopijna próba zjednoczenia ludzi bez Boga kończy się zawsze podziałem. Spełnia się zresztą przez podział ludzi na tych, którzy korzystają z pewnych przywilejów do czasu i tych, którzy są na wiele sposobów skrzywdzeni, odtrąceni, sponiewierani, a nawet zabici. I gdy kolejna socjalistyczna utopia, jaka realizuje się na świecie w postaci globalizmu, w złym sensie tego słowa,
czy w postaci projektów socjalistycznych europejskich pod nazwą Unii Europejskiej, gdy te projekty ujawniają grę egoizmów, grę zachłanności, grę zmaterializowania, a połączone są jeszcze z ideologiami, które nie tylko niszczą wspólnotę, ale odbierają człowiekowi rozum, odbierają wolną wolę. Wówczas słowa Ojca Świętego Franciszka na początku pontyfikatu, łącznie z przestrogą przed tymi różnymi współczesnymi Herodami, którzy ludzi krzywdzą i wspólnotę niszczą, zabijają, sieją zło, wyznacza program pontyfikatu kolejnego następcy świętego Piotra, papieża Franciszka, zwrócony i ku poszczególnym ludziom, i ku wspólnotom, ku Kościołowi, ale również ku całemu światu. Tak jak Bogu nie są obojętni ludzie, bo ich kocha, bo ich stworzył na swój obraz, wszyscy. Bóg kocha katolików, ale kocha również wyznawców innych religii, czy też niewierzących, czy też tak bardzo skrzywdzonych, że w swojej udręce nie potrafią się duchowo znieść ponad doświadczenie cierpienia. Bóg wszystkich ogarnia miłością i w tym dziele miłości mamy swoją rolę, mamy swoje miejsce, mamy swoje zadania, które już ukazuje i stopniowo będzie ukazywał nam Ojciec Święty Franciszek, łącząc w sobie mądrość, głębię wiary z łagodnością, ze współczuciem, z delikatnością, wrażliwością. Łączy w sobie i tradycję jezuicką, zwłaszcza tradycję jezuickiej kontrreformacji i jezuickiego budowania cywilizacji miłości w postaci redukcji paragwajskich. I łączy z tym wspaniałym dziełem jezuitów, którego jest dziedzicem, uczestnikiem, dzieło świętego Franciszka i franciszkanów. Ewangelizacja najpierw Europy, a później świata miała szereg nurtów i szczególnie wybitnym takim nurtem ewangelizacji jest duchowość i apostolstwo jezuickie oraz duchowość połączona z apostolstwem franciszkańskim. I we wspaniały sposób papież Franciszek potrafi te dwie duchowe tradycje i apostolskie tradycje w sobie, w swojej posłudze łączyć, tak jak to czynił jako arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny, jak zapowiada, że jako papież będzie czynił teraz. Dlatego czujmy się zobowiązani do modlitwy. Sami jesteśmy ogarnięci modlitwą Ojca Świętego Franciszka, ale zobowiązani do tego, aby za niego się modlić, czyli wezwanie rekolekcyjne, które słyszymy i w Ewangelii Świętego Mateusza w 25 rozdziale i w homilii Ojca Świętego wczorajszej, 19 marca, jest taki: bądź miłosierny, miej odwagę, wierność w miłości miłosiernej, buduj wspólnotę i nie ograniczaj się do
swoich osobistych celów i potrzeb, tak jak Ojciec Święty zwraca się do wszystkich narodów, do całego świata i do Kościoła, i do tych, którzy są jeszcze poza Kościołem, czy już poza Kościołem, bo nowa ewangelizacja odnosi się do tych, którzy odeszli od tradycji katolickiej, chrześcijańskiej, odeszli od Kościoła. Szczególnie odnosi się to do Europy, tak niedawno jeszcze chrześcijańskiej, a dzisiaj schodzącej na drogi pogan, za sytuację i naszą ojczystą w Polsce, i europejską. Możemy i powinniśmy czuć się odpowiedzialni, wykorzystując i te codzienne możliwości, aby okazywać dobroć innym i widzieć w nich Jezusa Chrystusa, głodnego, spragnionego, cierpiącego na wiele sposobów, i zarazem być świadomy, do czego już teraz prowadzi miłosierdzie, a do czego już teraz prowadzi brak miłosierdzia, którego symbolem w homilii Ojca Świętego Franciszka jest Herod. Herod ma swoich naśladowców, kontynuatorów jego okrucieństwa, jego pychy, jego szaleństwa. Natomiast ma swoich uczniów Jezus Chrystus. Bądźmy więc uczniami Jezusa Chrystusa i jako dzieci Matki Najświętszej Boga Ojca cieszmy się z tych darów, które otrzymujemy od Boga, a wspaniałe dary zawarte w zwycięstwie paschalnym Jezusa Chrystusa mogą być naszym udziałem i teraz, i na zawsze. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami. Święci patronowie naszej Ojczyzny, módlcie się za nami. A ponieważ każdy z nas ma swoich patronów osobistych, czy to chrztu, od bierzmowania, czy świętych, do których ma szczególne nabożeństwo, również o nich pamiętajmy, a zarazem o aniołach stróżach. Każdy ma swojego osobistego anioła stróża. Parafie mają swoich aniołów stróżów. Ojczyzna ma anioła stróża Polski. Kościół ma swojego archanioła, którym jest święty Michał. I warto do Boga za przyczyną aniołów i świętych modlić się o to, abyśmy te oczekiwania, jakie ma wobec nas Jezus Chrystus, ma wspólnota Kościoła, mają ludzie, ma Ojciec Święty, były przez nas spełnione. Tak nam dopomóż Bóg. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oh.